Rok temu ślubowaniem rozpocząłem trzecią kadencję na stanowisku burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. Kadencję, która zapowiada się bardzo interesująco. Przed nami wiele wyzwań, ale także ogromne szanse na rozwój gminy i miasta. Ten pierwszy rok już pokazał, że bardzo dużo się dzieje. Między innymi most, który udało się przy starostwie z powrotem otworzyć i przywrócić jego dawną świetność. Szereg inwestycji związanych z zabytkami, m.in. cmentarze menonickie, czy też zabytkowa śluza w Marzęcinie. Cały czas stawiamy na aktywność, czyli budujemy ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, ale także mocno inwestujemy w infrastrukturę sportową miejskich obiektów sportowych. Serdecznie zapraszam do korzystania z bieżni, do korzystania z siłowni zewnętrznych. To jest naprawdę bardzo fajny teren, żeby swoją aktywność w jakiś sposób wykorzystać. Budujemy ścieżki rowerowe, za chwilę skończymy inwestycję związaną z budową ścieżki rowerowej do TUI. Budujemy ścieżkę rowerową do Żelichowa, tak żebyśmy mogli się połączyć z gminą Stegna, aby Państwo mogli bezpiecznie dostać się nad morze. Oprócz tego oczywiście pamiętamy o tym, że bardzo Państwo potrzebują nowych chodników, nowych ulic i obiecuję Państwu, że będziemy nadal sporo energii wkładać w zaspokajanie Państwa najważniejszych potrzeb. Przed nami duże wyzwania dotyczące budowy bulwaru wzdłuż rzeki Tugi, remontu Żuławskiego Ośrodka Kultury i wielu innych inwestycji, działań, które mają sprawić, że będzie Państwu się w naszej gminie i mieście lepiej żyło. Myślę, że wspólnymi siłami, przy Państwa wsparciu i przy mocnej pomocy radnych Rady Miejskiej będziemy w stanie sprawić, że życie w naszej gminie i mieście będzie coraz lżejsze, ale także coraz ciekawsze. Dziękuję Państwu za to, co wspólnie osiągnęliśmy i proszę o pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń. Jesteśmy na dobrej drodze.